Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony ja, czyli Hizashi. Dzisiaj, moi drodzy, będzie jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni, odcinek z Farminga 15, moi drodzy. Ponieważ, jak wiecie, zapowiedziałem koniec tej serii z nadejściem nowego roku. A zatem tak, patrząc, moi drodzy, w kalendarz, tylko sobie otworzę i żeby myszkę odblokować. Moi drodzy, na pewno będziecie widzieć, proszę, jak widzicie, jak wiecie, ostatni odcinek powinien być tuż przed świętami, czyli 22 grudnia, jeśli chodzi o Farminga 15, moi drodzy. Tylko że chciałbym w odcinku świątecznym, bo to będzie odcinek świąteczny, zrobić być może coś nietypowego dla mnie. Ale co to będzie, to dopiero się zdeklaruje w przyszłym tygodniu, czyli po następnym odcinku 17. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, jako że już będziemy się żegnać z góralami, będziemy się żegnać z Farmingiem 15. Moi drodzy, dzisiaj, jak widzicie tutaj, zaczniemy może od stanu mojej gospodarki. Jak widzicie, jesteśmy na góralach V4. Jak widzicie, mój stan konta to 515 tysięcy. 515 tysięcy 57, tak, 57 euro. I teraz, moi drodzy, zajrzymy sobie jeszcze tutaj do oczywiście naszych statystyk, co ostatnio zostało, ile mamy plonów i jakie mamy statystyki, jeśli chodzi o kwestie naszej gospodarki. A jak widzicie, mamy wióry, mamy 10 tysięcy ton wiórów. 10 ton wiórów, czyli 10 tysięcy litrów, 10 342 litry, czyli 10, ponad 10 ton wiórów. Mamy buroka cukrowego, mamy ponad 13 ton, ziemniaka 20 ton. No i tutaj mamy 17 ton kukurydzy, której tak naprawdę nie mamy, więc jej nie liczę, słuchajcie. No i w zasadzie na mojej gospodarce mamy w tym momencie jedynie jęczmień, którego mamy około 30 paru ton, ale to Wam pokażę dokładnie na PDA w silosie, oraz 40, pokazuje mi ponad 42 tony pszenicy, ale te wszystkie stany magazynowe Wam pokażę, jak się przejedziemy objazdowo po wszystkich gospodarkach, słuchajcie. Tych, których wiem, że są jeszcze jakiekolwiek zboża. Oczywiście część tych zbóż wywieziemy, słuchajcie, od razu do fabryki, żeby już mieć piwo. Piwo będziemy wywozić też z fabryki. Pasze dla zwierząt też będziemy wywozić. Także, moi drodzy, wszystko damy oczywiście naszym świnkom, tak? Czy świnkom, damy trochę świnkom, damy troszeczkę kurom, dostaną też owce, no i dostaną też oczywiście krowy, tak? Moi drodzy, jako że to ma być jeden z ostatnich odcinków, nie będę robił tego, co robią zazwyczaj wszyscy ci, co kończą serię. Czyli nie będę wyprzedawał maszyn, nie będę wyprzedawał niczego, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, będziemy zaczynać nową kampanię. Nową kampanię, oczywiście mapę mam już wybraną, jeszcze będziemy ją w przyszłym tygodniu testowali. Albo być może będzie odcinek z nowej kampanii już. Zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie. W planie jest oczywiście Don Diego map. Na tej mapie będziemy grali, moi drodzy. I na tej mapie, moi drodzy, będziemy zaczynać serię. Tylko że jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić na Don Diego, zanim jeszcze, moi drodzy, ruszymy z pełną serią. Dlatego serią, moi drodzy, no niestety, ale jednak na razie jeszcze będzie lekkie wstrzymanie. Tylko że pozwólcie, że ja sobie włączę podkład muzyczny. Bo jak wiecie,
Niestety, ale tutaj radia internetowego w tej grze nie ma. Ja sobie go jeszcze troszeczkę ściszę. Pozwólcie, że sobie go jeszcze troszeczkę ściszę. No i moi drodzy, będziemy oczywiście, jeśli chodzi o nową kampanię, ruszymy z budżetem, który będziemy mieć po dzisiejszym nagraniu. To znaczy, jeżeli uda mi się zarobić troszkę pieniążków, moi drodzy, to na start nowej kampanii pieniądze zostaną przepisane. Po prostu, moi drodzy, zrobimy w taki sposób, że ja sobie przygotuję już maszyny, które będę chciał mieć na start. Czyli wszystkie te maszyny, które mamy tutaj, zostaną przeniesione na zasadzie takiej, że jeżeli jakieś maszyny w 17 nie mam, zostanie ona podmieniona na jej odpowiednik, który mam już w modpacku z 17. Więc na pewno pojawi się któraś z tych maszyn, którą już widzieliście na mapie Dondiego, jeśli chodzi o kwestie podmiany. Czyli tak, będą na pewno dwie kosiarki, będą na pewno... zresztą zaraz do maszyn przejdziemy, moi drodzy, może tak. Żeby to miało jakiś ład i skład, to do maszyn przejdziemy. Co do upraw, upraw nie będę przepisywał. Uprawy tutaj zostaną tak, jak są. Dlatego, że powiem wam szczerze, przyznam się wam szczerze. No mam duży sentyment do tej mapy, jak i do mojego zapisu. Ponieważ tutaj pokażę wam już, może w statystykach będzie to lepiej widać niż tych podstęp na tej pierwszej stronie. I jak widzicie, mam tutaj przerobionych, jak widzicie, gdzie to tu jest, czas gry, jak widzicie, mam przerobionych prawie 500 godzin na tej mapie i powiem wam szczerze, trochę szkoda byłoby usuwać całkowicie grę i usuwać ten zapis, więc ja sobie go na pewno wrzucę w backup na moim prywatnym serwerze i będę miał w razie czego jakby kopię tego zapisu. Poza tym nie zapominajcie o tym, że ja lubię grać farminga poza domem, więc na moim starym laptopie i powiem wam szczerze, żeby było zabawniej, niestety ostatnio mam z tym problem, ponieważ no niestety komputer, na którym gram poza domem, jeżeli w ogóle gram poza domem, bo teraz ostatnio akurat jak już przyszły zimy, już się na działkę nie jeździ, zresztą ja ostatnio w ogóle mało jeżdżę gdziekolwiek, więc tym bardziej, ale jeszcze jak jeździłem, słuchajcie, problem polegał na tym, że okazało się, że ten komputer, bo go ostatnio testowałem właśnie, dlatego specjalnie z tą myślą go testowałem, okazało się, że 17 zaczął doić, ale właśnie z 17 jest taki problem, że niby co mi po klatkach, które są, właśnie dlatego specjalnie włączyłem tutaj klatki u góry, no nie wiem czy widzicie te zielone cyferki po prawej stronie lub tą w górnym rogu, w lewym górnym rogu, jeśli ktoś nie widzi, to właśnie specjalnie tą większą włączyłem. No to moi drodzy, niestety, ale tam mimo FPS-ów, które po zejściu z ustawień graficznych, jakie mam tutaj na tym komputerze w 17, no to niestety, ale nie udało mi się ustawić tak, żeby gra była optymalnie odpalona, tak? No więc moi drodzy, no niestety, ale komputer, który mam tam, jest za słaby na to, żeby na nim grać. Prawdopodobnie ma coś z płytą główną i prawdopodobnie z tego tytułu właśnie mam problemy z tamtym komputerem. Ale mniejsza z tym, dlatego właśnie tak jak wam powiedziałem a propos farminga 17, moi drodzy, to sprawa wygląda tak, że prawdopodobnie gdzieś poza domem to sobie jeszcze będę pogrywał na tym zapisie na tamtym laptopie, o ile, bo na nim dawno nie testowałem. O ile jeszcze ta 15 jakoś tam na tamtym komputerze pociągnie. Ale wydaje mi się, że przez problemy płyty głównej prawdopodobnie w ogóle już nie będę miał komputera do grania poza domem. Ale mniejsza z tym, słuchajcie, to taka mała dygresja a propos właśnie mojego sentymentu tak naprawdę do farminga 15, który, no bądźmy szczerzy, dla mnie jest to pierwsza gra tego typu, więc... oj, tu wybaczcie mojemu gardłu, ale niestety moje gardło jest w dosyć kiepskim stanie.
Nie wiem, czy to wina przeziębienia, wybaczcie, ale jeszcze też coś kończę jeść, tak w międzyczasie, ponieważ moi drodzy, ja od rana w zasadzie to tak tyle, co przed pójściem do lekarza sobie coś tam zjadłem, ale dobra, mniejsza o szczegóły moje medyczne. Miałem po prostu, wiecie, jak to, człowiek nie jest zdrowy, no to musi się leczyć na różne przypadłości. A jak wiecie, ja mam problemy ze wzrokiem, wynikające z wielu rzeczy, o tak bym ujął, bo nie będę was zanudzał medycznymi pierdołami, których w większości nawet sam nie do końca rozumiem. To tak, by the way, na tym byście mnie przyłapali, że jeszcze walnąłbym jakąś głupotę i tyle by z tego było. A wracając do tematu, moi drodzy, dzisiaj oczywiście zajmiemy się, tak jak wam powiedziałem, zawiezieniem towaru na browarnię i wywiezieniem towaru z browarni, no i napełnieniem wszystkiego, co się da dla zwierząt. No ale najpierw, moi drodzy, zobaczmy sobie inwentarz, który tutaj mamy. Jeśli chodzi o inwentarz, który mamy, moi drodzy, i modyfikacje, które zostały zastosowane na tej mapie, to tak. Po pierwsze, śmigłowiec zniknie, ponieważ niestety, ale u mnie lagował. Na 17 troszeczkę nie do końca dopracowany, więc go nie będzie. Poza tym, jak wam mówiłem, zrobiłem ten śmigłowiec, ale nie jestem z niego zadowolony, więc nie będzie na pewno śmigłowca na mojej mapie, znaczy mojej mapie, na moim zapisie na przepraszam, na góralach, no na tej mapie Don Diego, na której zamierzam grać. Więc przejdźmy dalej, moi drodzy, jakie jeszcze maszyny. Oczywiście malucha niestety nie będzie, maluch zostanie zastąpiony polonezem Karo. Bardzo fajny mod poloneza Karo, chyba tego samego autora co malucha do 17, w którym nie ma tam pewnych problemów. Dużego Fiata też nie będzie, zamiast dużego Fiata i zamiast tego Chevroleta będzie jakiś pick-up dodatkowo, który będzie woził tam, wiecie, jakieś palety, nie palety, inne takie. Bo i drodzy, i on będzie na pewno zastępował właśnie taki wół roboczy, jakim był ten Chevrolet. No i oczywiście też właśnie dlatego nie będzie też dużego Fiata, ponieważ jak wiecie, duży Fiat ma moda na pasażera. Maluch niestety go chyba nie ma, tym którego wiecie lubię jeździć, którym wiecie lubię jeździć, nie ma moda na pasażera, stąd mam właśnie tego dużego Fiata. Więc no, skoro Polonez to ma, no to jedno auto mi odpadnie. Poza tym pamiętajcie o tym, w farmingu 17 są wyższe koszty utrzymania maszyn. Ta przyczepka również odpadnie, ponieważ niestety w farmingu jej nie ma. Zamiast tego będą postawione biny, do których na mapie po prostu są wbudowane biny, z których będziemy sobie po prostu wyciągać to, co mnie interesuje. A jak będę potrzebował, to mam tu w modyfikacji do 17 właśnie taką przyczepkę jak ta, z tym, że w 17 ja wam to oczywiście pokażę w następnym odcinku, które maszyny oczywiście będą zamiennikami i będą jakby tymi, które są właśnie z górali. Dzisiaj wam pokażę po prostu po stanie gospodarki i tym się skupimy najpierw. No i taka przyczepka jak ta, dość podobna. Mówię dość podobna, bo ona troszeczkę inaczej w 17 wygląda, ale bryła jest zachowana taka sama. To będzie mi służyć jako przyczepka do targania właśnie przez poloneza. Czy ja będę chciał jakąś paletę na przykład wziąć, powiedzmy z, nie wiem, dajmy na to, o ile oczywiście udźwignie, no to paletę, powiedzmy, nie wiem, z ziarnem czy tam z nawozami będę sobie tą przyczepką targał. Zobaczymy w ogóle, czy da radę, jak nie, no to oczywiście będą kontenery Hackefield. Co do beczki do gnojówki, moi drodzy, na razie jeszcze nie zdecydowałem, ale będzie prawdopodobnie zwykła beczka do gnojówki albo kontener IT Runner, czyli to, co widzieliście na gospodarce. Co do headerów, moi drodzy, jeśli chodzi o headery i wózki do headerów, moi drodzy, to mam zamiar za te 500 tysięcy kupić po prostu
kombajn 12-metrowy specjalnie dla tamtej mapy, bo ona jest dosyć olbrzymia. Ci, co oglądają moją serię 17, na bieżąco to doskonale wiedzą, o jaką maszynę chodzi. Tak samo tutaj, moi drodzy, będzie oczywiście ta przyczepa Ursusa, będzie też oczywiście Belarka, też ta New Hollanda właśnie do okrągłych bel, będzie też oczywiście opryskiwacz, będzie siewnik będzie prawdopodobnie zbudowanym opryskiwaczem na start, czyli te dwa sprzęty mi od razu odpadną. No i dojdzie do tego oczywiście, wiadomo, dojdą do tego oczywiście duże przyczepy, dwie na start. Nie wiem jeszcze, jak duże one będą, ale pewnie będzie jedna 21-tonowa i będzie też jedna będzie też jedna oczywiście większa, no po prostu większa, będzie to kontener 32-tonowy do ciężarówki, więc na pewno będziemy mieć zastąpione te maniki, które mamy tam na widzieliście tam, gdzie jest, jak ci coś wiedzą tą serię, to wiedzą, ten kombajn będzie zastąpiony większym, z większym headerem 12-tonowym, także 12-metrowym, tam będzie chyba 14-tonowa przyczepa do niego. Ta kosiarka, zgrabiarka oraz tutaj widzicie, mamy jeden header, tam mamy drugą kosiarkę, czy przetrząsarka, i tu mamy zgrabiarkę, moi drodzy, a zgrabiarka jest na polu, tam jak widzicie za płotem, tam jest zgrabiarka na polu, moi drodzy, to ona też zostanie zastąpiona na to, co daje nam Farming 17, czyli odpowiedniki po prostu tych maszyn. Część będzie najtańszych, część będzie zmodernizowanych, zobaczymy, jak to będzie. No i oczywiście nie może zabraknąć też podkaszarki do kiszonki, czyli, moi drodzy, FR850, czyli ten New Holland na pewno będzie z tamtym headerem, z tamtą przystawką. Ta przyczepa pewnie zostanie przeniesiona, ta lub jej jakiś odpowiednik, podejrzewam, że ta będzie na pewno przeniesiona na moją gospodarkę. Jak będziemy migrować? Niestety zamiast 30, moi drodzy, będziemy mieć tam 60. Czy będzie 60, czy będzie 30, jeszcze nie wiem, powiem wam szczerze, bo miałem takiego moda, słuchajcie, na Ursusa C360 do 17, ale niestety mi lagował. Te grabie na pewno będą przeniesione z takich rzeczy, a kultywator jeszcze nie wiem, może będzie jakiś większy, widziałem tą taką paczkę Leo Mertisów i tam na pewno będę się tymi Leo Mertisami bawił. Pług też pewnie będzie większy, bo tam, jak wiecie, trzeba będzie orać. Tury i inne takie rzeczy to też oczywiście się znajdą. Prawdopodobnie będę używał jakiejś maszyny do przewożenia, moi drodzy, no wiecie, typu jakiś ładowacz, z ładowaczem czołowym coś, zamiast, żeby ciągników tak nie męczyć, moi drodzy, to będę pewnie się w takie coś bawił. Oczywiście uniwersalnie, możemy zapomnieć o paku uniwersalnym, on jest rzeczywiście dedykowany do tamtej mapy, znaczy dedykowany, no wymagany dla działania mapy, czyli kod uniwersal pak, i to, moi drodzy, będziemy to też na pewno stosować, też na pewno się tam jakaś beczka na wodę pojawi, jedna duża, jedna mała, nie wiem, jeszcze zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo to też jeszcze musimy wziąć pod uwagę tego, tak jak wam powiedziałem, że będą koszta większe. I tu jeszcze dochodzimy do kwestii ciągników, dochodzimy do kwestii wybaczcie, moi drodzy, ale niestety no moje gardło już znowu zaczyna wysiadać, dzisiaj cały dzień praktycznie mnie męczy, a wczoraj nie mogłem nagrać odcinka, ale to za chwilę wam powiem dlaczego, przejdę do tego tematu za chwilę.
tylko dokończę tutaj waszą rozmowę. New Holland prawdopodobnie zostanie na naszej gospodarce, tylko że będzie to wersja z modyfikacji, ponieważ tego New Hollanda T4 nie ma oficjalnie w grze. Więc będzie prawdopodobnie zastąpiony jego odpowiednikiem z modyfikacji. Ta przyczepa samozbierająca zostanie wymieniona na większą. Zobaczymy, jak to będzie. No i tutaj oczywiście zgrabiarka, o której mówiłem wam wcześniej. Ona też będzie przeniesiona. Nie wiem, czy to będzie z dodatku Kuna, czy to będzie jakiś inny odpowiednik. Zobaczymy, jak to w ogóle, moi drodzy, się zdeklaruje, tak? Więc przejdźmy sobie może teraz od razu do pracy. Bierzmy trochę słomy, ponieważ chciałbym, moi drodzy, chciałbym krowom uzupełnić słomę i też może część słomy zawieźć owcom. Więc moi drodzy, żeby to zrobić, muszę troszeczkę tej słomy zgrabić, muszę ją troszeczkę, jakby to mówić, no wiecie, żeby mniej czasu zajęło mi zabawianie się w, no wiecie, w sprzątanie tego, w zbieranie tej słomy i tak dalej. Więc chciałbym, moi drodzy, po prostu... pójść jakby troszeczkę, wiecie, no naprzód, tak? Dobra, no to w takim razie włączymy sobie maszynę, a ja wam zaraz odpowiem, dlaczego dopiero dzisiaj nagrywam odcinek, który będzie jutro, czyli dla was będzie on w sobotę. Ponieważ, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ostatnio miałem dość duże problemy z internetem. Słuchajcie, sprawa wyglądała po prostu tak, że mi tak skakały pingi, że żadna rzecz mi nie chciała działać. Były chwile, że tam powiedzmy działał mi internet, no wiadomo, no niby wszystko ładnie, pięknie, płynnie, niby wszystko ładnie, pięknie, czysto i tak dalej, tak? No ale tak. Uuu, patrzcie, jak mnie przylagowało przed chwilą. Także właśnie to jest kolejny powód, dla którego ja się w ogóle zastanawiam, czy nie zakończyć właśnie farminga 15, ponieważ jak widzicie, z aktualizacji na aktualizację sterowników gra mi coraz bardziej laguje i to jest przyczyna, która zmusza mnie do zakończenia serii, bo powiem wam szczerze, gdyby nie lagi, to ja bym tak łatwo nie przeszedł z farminga 15 na farminga 17, bo jak dobrze pamiętacie, ja naprawdę dobrze się czułem tutaj na tej gospodarce. Dla mnie to była gospodarka, którą z tego czasu, którą jak zacząłem grać, poczułem, że jakby to wam tak dosyć dokładnie określić. No, innymi słowy, czułem, że to jest to, że ja dobrze się tu czuję, że ja mogę na tej gospodarce zrobić wiele, mogę wiele osiągnąć, mogę wiele jakby zyskać, tak? Ale no niestety, jak wiecie, w każdej chwili, w każdym momencie przychodzi coś, co psuje wam radość z gry. No i w moim przypadku niestety tą radość z gry zepsuły sterowniki do grafiki. Ponieważ gra, o ile dobrze, jak widzicie, w teorii pokazuje mi, że mam, no mam te 26, 27, mam te jakieś tam FPS-y, tak? Ale prawda jest taka, że no nie jest to płynność grania, tak? Nie czuję, że ta gra jest płynna, nie czuję, że grając tę grę, no gdzieś gubi się ta moja przyjemność. Ja wiem, że jadę któryś raz z kolei po tym samym fragmencie pola, zdaję sobie z tego sprawę, to dla tych, którzy by to zauważyli, ale dlatego, że skupiłem się na naszym monologu, czyli na tym, co mówię teraz do was, tak? Ale wracając do
do sedna sprawy, czyli do przyczyny mojej decyzji, tak? No to sprawa wygląda tak, że po prostu sami byście nie chcieli grać w coś, co ewidentnie wam nie działa. Czekajcie. Teraz musimy tutaj wyskoczyć na chwilę z tego ciągnika. Wsiąść do 30, moi drodzy, trzeba tą 30 przestawić. No i wracając do sedna naszej sprawy, czyli do tego, jak wygląda ta kwestia. Otóż zdałem sobie sprawę, że fajnie się gra w tą 15. Fajnie wszystko ładnie, pięknie idzie, ale sterowniki zabijają mi radość z grania, bo jak można się dobrze czuć w grze, która co chwilę wam laguje, tak? Co chwilę wam laguje, z aktualizacji na aktualizację sterowników działa coraz gorzej. No i wyszedłem właśnie z takiego założenia, że najwyższy czas na zmianę. To tak jak trochę, przyznam się wam szczerze do czegoś. Otóż to trochę tak jak z moim podejściem do aktualizacji systemu operacyjnego Windows XP do Windows 7. Było dokładnie tak samo. Kiedy zauważyłem, że większość rzeczy, które były mi potrzebne... Wybaczcie, ale znowu mnie drapie w gardle. Ale gdy zauważyłem, że większość rzeczy, które była mi potrzebna z tego czasu do komputera z moim systemem Windows XP, którego jeszcze wtedy używałem, praktycznie nie chce mi z tym komputerem, z tym systemem działać, tak? No to zacząłem szukać przyczyny, no i tak, większość programów okazało się, że niekompatybilny. No i w końcu podjąłem decyzję o zakupie licencji na Windowsa 7. Tak, moi drodzy, nie jestem pro, przesiadłem się na Windows 7 i kupiłem licencję zamiast użyć pirata. Oczywiście w tym momencie, moi drodzy, jest to sarkazm, ale taka prawda, zdecydowałem się na zakup licencji. No i tak się zaczęła moja przygoda z Windowsem 7. A wracając do tematu, czyli wracając do kwestii związanych z moją przesiadką do 17, decyzja właśnie była mniej więcej uwarunkowana dość podobnymi spostrzeżeniami w kwestii po prostu zachowania gry, tak? Jeżeli za każdym razem, po każdej aktualizacji sterowników, ja musiałem walczyć z 15, żeby ona działała, no to zgodzicie się chyba ze mną, moi drodzy, że to jest uciążliwe. I że ja musiałem tracić czas na to, żeby za każdym razem, po każdej aktualizacji sterowników, a wiecie, że takie rzeczy niestety trzeba co jakiś czas robić, trzeba aktualizować sterowniki ze względu na to, że... Znaczy, powiem wam szczerze, nie aktualizowałbym sterowników, gdyby nie to, że ciągle miałem jakieś problemy. A to z 15, a to z 17. Gdybym grał cały czas w jedną grę, to powiem wam szczerze, nie aktualizowałbym w ogóle sterowników do grafiki, bo uważam, że generalnie jak coś działa, to pogrzeba to zmieniać, tak? Natomiast tutaj kwestia była zgoła troszeczkę inna, ponieważ... Jak wiecie, Farming 17
ówczesny Farmik 17, czyli wersja gry, zwłaszcza zaraz po premierze, cierpiała na typowe wady wieku dziecięcego, czyli cierpiała na to, że lubiała się sypnąć tu i tam. No i to też, moi drodzy, powodowało to, że ja, szukając rozwiązania problemu, jak się okazało, zazwyczaj rozwiązywały to sterowniki nowego karty graficznej, no to byłem zmuszony do tego, aby przesiąść się na nowszą wersję. To wiązało się za każdym razem z tym, że Farmik 15 gubił jakby, może Farmik nie, ale profiler do gry gubił mi ustawienia sterowników dla gry komputerowej, dla Farminga, tak? Dla Farminga 15. No i w ogóle powiem wam szczerze, dość duży problem miałem z dostrojeniem ustawień graficznych zarówno dla... Czekajcie, bo coś mi tu nie trąci tak jak powinno. Tak, jasne, bo nie opuściłem. Nie opuściłem, słuchajcie, także zdążyłem już trochę zlamić. Nie opuściłem mechanizmu do zbierania słomy. Ale wracając do tematu, moi drodzy, to jest po prostu tak, jakby w pewnym momencie ustawienia gry w zależności od wersji sterownika były wymagane inne, ponieważ no niestety lagi, no a jak lagi, no to ma lagi, niestety nie ma rady i trzeba kombinować, jak rozwiązać ten problem. No a jedynym rozwiązaniem tego problemu oczywiście jest zmiana tych profili. To problem polega na tym, że ile razy, to jest moje pytanie, słuchajcie, ile razy można zmieniać profile. Dobra, już mamy pełne, teraz już sobie tutaj zjedziemy. Ile razy, moi drodzy, to jest takie moje pytanie do was, takie pozostawiam wam je oczywiście bez odpowiedzi i musicie odpowiadać na nie. Ile razy można za każdym razem zmieniać ustawienia profili graficznych dla opcjach karty graficznej dla danej gry? Bo co sterowniki, to trzeba było ustawić inaczej. Do tego jeszcze dochodziła kwestia oczywiście tego, że niektóre sterowniki oczywiście powodowały jakieś problemy większe lub mniejsze, które to problemy w ogóle crashowały całą grę. Na przykład, tam wam taki przykład, tylko że to nie do końca była wina karty graficznej, ale podejrzewam, że to była jedna z przyczyn jednego z tych crashów, którym chciałbym opowiedzieć. Otóż, moi drodzy, swego czasu testowałem taką fajną rzecz, mianowicie testowałem, rzecz jasna, co ja wtedy testowałem? Testowałem moda na szklarnię, słuchajcie, do postawienia. No i tak odpaliłem, postawiłem jedną szklarnię, drugą szklarnię, postawiłem trzecią szklarnię, jakiś zakład przetwórczy i postawiłem parę magazynów. Pograłem może z 5-10 minut i grę wywaliło do pulpitu z jakimś głupim błędziorem. Nie wiem nawet, co to za błędzior był, bo już teraz nie pamiętam. To było jakieś... to było jeszcze chyba przed aktualizacją Farminga do wersji chyba 1.3 albo 1... albo do aktualizacji Farminga do wersji 1.4, nie wiem dokładnie, kiedy to było, słuchajcie. W każdym bądź razie efekt tej rzeczy był taki, że no co tu kryć, gra po prostu
wysypywała mi się. No myślałem, że to wina moda, usunąłem moda i mówię spoko. Po przejściu z patcha 1.4, no tam z jakimiś cyferkami, bo nie wiem, który to był dokładnie. W każdym razie jak przeszedłem z tego patcha na patcha 1... na patcha 1.5, okazało się, że modyfikacja na Ursusika zaczęła mi tak grę lagować, że się grać nie dało. I to nie tylko gdy jeździłem tym Ursusem, ale wystarczyło, że byłem w tamtej okolicy, gdzie on stał, a już miałem takie spadki FPS-ów, że po prostu się grać w ogóle nie dało. I tu mówię oczywiście o modyfikacji na Ursusa 360, którą miałem na tamtej mapie. Taki bez kabinki czerwony Ursusik. Zmieniłem go tam na Zetorka, ale to wam pokażę. Będziemy grać w przyszłym miesiącu, w przyszłym tygodniu, słuchajcie. O ile nie wymyślę czegoś ekstra na odcinek. Powiem wam szczerze i też mogę tak rąbka, tylko po to, żeby sprawdzić, ilu widzów będzie o tym wiedziało. Bo jestem bardzo ciekawy, ile osób będzie wiedziało, oglądających jedną i drugą serię. Się pod tym kątem chcę porównać widownię. Czy porównać, ile osób ogląda 15, ile ogląda 17, dlatego mówię to tutaj. Otóż chodzi mi o to, moi drodzy, że jestem ciekawy, ilu z was, moi drodzy widzowie, będzie pamiętać o tym, co ja teraz powiem, czyli o tym właśnie, że wymieniłem Ursusa 360, który właśnie 17 lagował, na Zetorka, na tego najprostszego, najtańszego Zetora. A, tu jest ciężarówka, której szukałem. Spoko. No i moi drodzy, zaraz ją oczywiście weźmiemy. Będę wracał z powrotem, to podłączę ją pod follow me i przyjedziemy sobie oczywiście na gospodarkę. Ale najpierw jadę zawieźć słomę do świń. Nie wiem, ile one tam tej słomy wezmą, ale ile się da, tyle niech wezmą. A jako, że zaczęliśmy odcinek o 16 z minutami, jest 17, moi drodzy, naliczmy, że zaczęliśmy odcinek o 16.20, 16.30, moi drodzy, no to dzisiaj będzie odcinek do godziny 17.45, myślę, że większość z was będzie zadowolona z tego odcinka. Pamiętajcie o tym, że to jest jeden z ostatnich odcinków, lub też ostatni odcinek z 15, także moi drodzy, no dzisiaj zakończymy tą serię dosyć nietypowo. Bo wiem, że większość z was wolałaby, żebym sprzedał wszystkie maszyny, żebym sprzedał zwierzęta i miał z tego kasy jak najwięcej. I pewnie przepisał tę kasę na nową kampanię, jak będę, słuchajcie, przechodził do farminga 17 już na dobre, tak? Ale no, tak jak wam powiedziałem, nie mam tego w planach. Natomiast wolałbym w farmingu 17 mieć odpowiedniki wszystkich maszyn, które mam w farmingu 15. Na pewno pojawi się jakiś Ursus. Jaki będzie i skąd będzie? Będzie na pewno Ursus z modyfikacji. Jak nie Ursus, to będzie to Zetor, jeśli to będzie ciągnik. Jeśli będzie to oczywiście dobry ciągnik, w miarę tani, będzie to na pewno jakiś Ursus. Ursus lub Zetor, ale prawdopodobnie będzie to Zetor, słuchajcie,
wymienimy te stare 60, te stare 3060 na Zetora. Oczywiście na pewno będą jakieś taśmociągi, moi drodzy. Czyli taśmociągi, tak czy inaczej, będziemy mieć na gospodarce. Także, moi drodzy, dość dużo rzeczy. Ja tam prawdopodobnie tylko podmienię stan konta na tym zapisie, którego widzieliście, jak ostatnio testowałem właśnie mapę związaną właśnie z tego Don Diego, moi drodzy. I tam prawdopodobnie zaczniemy z budżetem, z tymi maszynami, które są, i z budżetem być może 600 tysięcy, bo myślę, że około 600 tysięcy będziemy mieć, moi drodzy, po skończeniu tego odcinka. Jak ja będę jeszcze ogarniał parę rzeczy, to dobiję sobie do równych 600 tysięcy, spróbuję sobie dobić, słuchajcie, coś tam sprzedamy, coś może zarobimy, zobaczymy jeszcze, jak to będzie w ogóle wyglądało, moi drodzy. Plan ogólnie jest taki, żeby gazownia zgłasza zapotrzebowanie na towar kiszonka. Czyli, moi drodzy, moglibyśmy teraz sprzedać kiszonkę. O! I to jest myśl, słuchajcie. To jest myśl na ostatni odcinek z 15. O, jeden z ostatnich, słuchajcie. Czyli, moi drodzy, będziemy sobie teraz sprzedawać kiszonkę. Dobrze, moi drodzy, to zrobimy tak. Jako że to, co teraz robiłem, jest mało produktywne, tak? To, moi drodzy, sobie tutaj ja sobie tą 30 zatrzymam, gdzie mamy świnie. Podjadę sobie nią tutaj. Proszę. Chciałem tak na skos i zamiast tego zrobiłem po prostu nie to, co chciałem. Dobra. Teraz się przetabujemy do... do manika, który stoi pod marketem. O, do tego mana. I słuchajcie, moi drodzy, przejedziemy się teraz po kiszonkę i sprzedamy troszeczkę kiszonki. Myślę, że to nam da troszeczkę pieniążków. Co będę mógł, słuchajcie, sprzedać, żeby jako tako sprzedać, moi drodzy, to zarobimy sobie czas, zarobimy sobie troszeczkę pieniążków. Tak, żeby spróbować dobić do 600 tysięcy. Jeśli się uda, moi drodzy, to zaczniemy z budżetem 600 tysięcy plus do tego maszyny, które zostaną przeniesione do farminga 17, czyli maszyny i lub ich odpowiedniki. To od razu podkreślam kolejny raz dla tych, co nie oglądają odcinka od początku. Odpowiedniki maszyn, które tutaj mamy, zostaną przeniesione na kampanię na farmingu 17. Tylko tak jak mówię, mapa zostanie zmieniona na większą. I teraz, moi drodzy, jako że potrzebujemy kiszonkę, to ja sobie teraz tutaj podjadę pod pryzmę. Czekajcie, bo tu mamy pryzmę. Dobra. Zobaczmy sobie, czekajcie, kamerę sobie jakoś tak ustawię. I teraz, moi drodzy, spróbujemy podjechać tyłem, bo musimy włączyć taśmociąg. Aha. Czekajcie, bo coś tu jest nie tak. Tak, zapomniałem. Nie podłączę tego, chyba że...
Czy zobaczymy, czy uda się to zrobić w ten sposób. Czyli za pomocą modyfikacji na podpinanie manualne. By the way, testowałem to tak, jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy. Testowałem modyfikację właśnie na manualne podczepianie. Tą, którą daje nam... Tą, co daje nam oczywiście Giants bodajże. Tą, która jest nam od hubie w każdym bądź razie. Tą, która jest nam od hubie bądź razie. W bądź razie i ta modyfikacja, słuchajcie moi drodzy, no niestety, ale ona troszeczkę psuje mi szyki, no i muszę improwizować w pewnym sensie, ponieważ no nie mam wyjścia i no, muszę po prostu wymyślić inny sposób na no proszę, no i mamy 30 ton, mamy 32 tony kiszonki, słuchajcie, i teraz moi drodzy, ja sobie pojadę z tym, z tą kiszonką do biogazowni, tam sobie tą kiszonkę sprzedamy. Ja wiem, że to miała być kiszonka dedykowana dla krów, ale tak jak mówię, moi drodzy, jest to ostatni odcinek z tej serii, więc ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie troszeczkę zarobić. Tym bardziej, że no w zasadzie, nie licząc może sporadycznego mojego grania, co powiem wam szczerze, że naprawdę będzie raczej sporadyczne już na tej mapie. To wolałbym co nieco zarobić, tak? Dobra, teraz pytanie, gdzie tu była biogazownia, bo ja po prostu już, jak wiecie, dość dawno grałem tutaj w farminga 15, nie grałem chyba miesiąc, nie licząc odcinków na, nie, więcej jak miesiąc, nie grałem coś chyba... Żeby was... A, tu miałem skręcić, czekajcie. No... Nie licząc odcinka raz na dwa tygodnie, to nie grałem... od tak, żeby sobie pograć, słuchajcie. To nie grałem chyba z 3 miesiące, także moi drodzy... To jest kupa czasu i mogłem większość rzeczy pozapominać, tak? Także... No tutaj... jakby... To jest istotne, tak? Że tyle czasu człowiek nie grał, bo... Normalnie to... Sami wiecie, jak się gra. Jak gramy normalnie na zasadzie... Gramy, bo mamy pomysł na granie. No to... Gramy po prostu, tak? Nie patrzymy na ten czas, nie patrzymy na... Patrzymy na to, jak to w ogóle wygląda, tak? A tutaj, no niestety, ale... Jeśli chodzi o granie takie, wiecie... Na komendę, czyli granie... tak jak ja teraz nagrywam odcinek. Czyli ja na to mówię granie na komendę lub granie na czas. No jest to troszeczkę uciążliwe, tak? Więc no tutaj musicie, moi drodzy, zrozumieć, że no nie da się, tak? Patrzcie, moi drodzy, mamy 632 tysiące naszych tych. I jak widzicie, biogazownia praktycznie zażarła praktycznie prawie całą kiszonkę, jaka była.
Już nawet nie chcę przyjmować więcej. Także jak widzicie, poszło... No... Prawie 30 ton. Więcej, czekajcie. Czekaj. Bo tu wchodzą 32 tony, tak? A tu mamy 9607. No. O, to sporo tam tak czy inaczej weszło. A my zarobiliśmy 648. W tym momencie mamy było 500. No, także sporo zarobiliśmy. Dość naprawdę dosyć sporo. Dobra. Dobra, to zróbmy sobie może tak, że ja resztę tej kiszonki wywiozę po prostu. Pojadę dotankować, dosypię jeszcze powiedzmy tak z 10 ton. Albo pojedziemy to wysypać krową może. O, pojedziemy to krową wysypać. Myślę, że te 7000 to one tam mogą dostać, to do tego mieszalnika po prostu wsypię. Tego, który u mnie jest na gospodarce. Żarcie dla krów to będzie dobry pomysł, żeby jeszcze tam coś dla nich zrobić, tak? A my osiągnęliśmy cel na dzisiejszy odcinek, czyli zarobiliśmy tyle, że jest to na 300 000. No raczej nie podwoję wartości, jaką udało nam się zarobić, czyli raczej nie będzie to około 1 000 000. Natomiast moi drodzy, no mogę spróbować, słuchajcie, o, ale pojechałem, mogę ewentualnie spróbować zarobić na tych fabrykach, które mam, wywieźć to, co mam, może coś tamtego i przyspieszyć trochę czas. To jeszcze możemy w ten sposób spróbować, słuchajcie, coś zarobić, ale tak jak mówię, tutaj nie ma co liczyć na to, że będzie z tego naprawdę duży hajs, tak? To jest. A nie mów mi, że on się tutaj zaklinował. Pokaż to. Ty, faktycznie. Wjechałem, ale teraz nie wyjadę stąd.
Utknąłem. Dobra, spróbujemy go zresetować. Spróbujemy tą ciężarówkę zresetować. Dobra. Zresetowana. Dobra, ustawimy ją tak jak trzeba, żeby była jak była po staremu. A my spróbujemy co nieco, moi drodzy, jeszcze zarobić. Zobaczymy, czy się uda, czy też nie. Żeby te chociaż parę groszy, moi drodzy, jeszcze nam do kabzy wpadło. powiem wam, że... powiem wam szczerze, że no, nie jestem przekonany, czy nam się uda coś jeszcze zarobić. Natomiast to możemy spróbować przywieźć sobie tu jeszcze TMR. Ja sobie potem spróbuję przez taśmociąg przesypać to do mniejszej przyczepy. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie i czy to w ogóle wyjdzie. Ale wpierw pojedziemy jeszcze wywieźć z magazynów te wszystkie owoce, które mamy. Znaczy wywieźć z magazynu będziemy, moi drodzy, pomału zwozić do skupu, tak? Pojedziemy tam, gdzie jest pieronka, biedronka, stonka. Tutaj na tej mapie, moi drodzy, i tam spróbujemy jeszcze też zarobić parę euro. Zobaczymy, ile euro uda nam się w ogóle zarobić. I czy to w ogóle nam się opłaci, tak? Czekajcie, tu sobie pojadę. Jest tam może dużo jabłek, ale dobra, tyle wystarczy. Resztę weźmiemy sobie z drzewek, ja sobie podjadę pod jabłoń, słuchaj, pod jabłonie, słuchajcie. I resztę uzupełnię po prostu z jabłoni. Tutaj mamy jabłonie, zaraz za tym. A, by the way, nie regulujcie odbiorników. To jest kwestia zawieszenia tej ciężarówki, że ona tak się buja. Ja sobie w tym czasie, nie obarcie się, ale zobaczę sobie, co mi na telefon przyszło. Aha, czyli moi drodzy, spoko. To, co mi przyszło na telefon, to jest tylko po prostu informacja dla mnie, nie będę wam mówił co. Wiem tylko tyle, że na pewno będę miał obiad, jak skończę odcinek. To tak wam powiem. Obiad o kolację raczej, biorąc pod uwagę godzinę, którą mamy, jest 17.18, a nasz odcinek, moi drodzy, będzie trwał do 17.30, 17.45. Tak mniej więcej, moi drodzy, będziemy się dzisiaj żegnali. No tak, jeśli chodzi o kwestię tego odcinka. I pamiętajcie, że dowodem na to, ile pieniążków, moi drodzy, mamy, ja sobie zresztą zrobię screena pod koniec odcinka. Ten screen, moi drodzy, będzie specjalnie zrobiony z hudami, czyli z tymi wszystkimi menu, które macie tutaj pootwierane, za wyjątkiem menu pomocy. Po to, aby, moi drodzy, i on będzie, będą dwie wersje tego screena. Jedna będzie jako wizytówka i ona będzie bez hudów. No i drugi ja sobie specjalnie zachowam screen jako screen z tym, ile pieniędzy było. Bo nie wiem, czy będę a nie, dobra, słuchajcie, nie będę robił tego screena. Albo nie, zrobię. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, ile było na góralach, na koniec serii, to sobie zobaczy.
Natomiast generalnie rzecz biorąc, w sumie to tego screena mogę na mojego fanpage'a potem rzucić. Ale wracając do tematu, moi drodzy, to tak jak mówię, i tak zapiszę grę i tak. A, patrzcie, zagadałem się w kwestii przesiadki i zupełnie zapomniałem o drugim temacie naszego dzisiejszego spotkania. Mianowicie, moi drodzy, miałem wam powiedzieć, dlaczego odcinek nagrywam dopiero dzisiaj, czyli w piątek. Piątek, czyli dzisiaj 8 grudzień, moi drodzy. Otóż sprawa wygląda tak, że moi drodzy, miałem problemy z internetem. No i problemy objawiały się tym, że na przykład filmy na wideo mi się zacinały, strony mi się nie chciało ładować, nie chciało mi się ładować nic praktycznie, co się związało z internetem, a nie z moją siecią lokalną, weźcie to pod uwagę. Siecią lokalną, czyli to, co jest w moim mieszkaniu, te moje wszystkie komputery, one wszystkie pracowały poprawnie, tam się nic nie dzieje i nie działo, nie działo i nie dzieje. No i moi drodzy, zaczęło się od tego, że ja to odkryłem, słuchajcie, w środę po południu odkryłem problem. No i zacząłem, słuchajcie, grzebać, zacząłem kombinować, co tu jest grane. Zacząłem kombinować. No i moi drodzy, odkryłem, że się okazało, że no po prostu rzecz prozaiczna, jak to się zwykle zdarza, po prostu okazał się uszkodzony przewód, tak? No, jako że to nie był przewód mój, tylko był to przewód, który daje mi mój operator od neta, no to moi drodzy, no to co, telefon do operatora, operator powiedział mi czekać do czwartku, w czwartek być może będziemy dzwonić, być może przyjdzie technik, jak nie to w piątek przyjdzie technik, ale w czwartek będziemy dzwonić. No to mówię, dobra, spoko, kombinowałem, słuchajcie, no okazało się, że internet ruszył. No dobra, mówię tak, internet ruszył, wszystko ładnie, pięknie, ale słuchajcie, wieczorem doszedłem do wniosku, że trzeba router zresetować. No i internet ruszył. A było już dość późno, bo to była godzina, to był już czwartek, praktycznie godziny poranne, bo to było coś koło 3 w nocy. Mówię, dobra, powiecie, jak to ja. Ja mam taką tendencję, że jak coś nie działa, to sprawdzam, czemu nie działa i gdzie nie działa. No i testowałem to wszystko, wiecie, jak kurwa, no, dalej nie działa, dalej coś się krzaczy. Cię spróbuję jakoś tak podjechać, żeby tutaj może w ten sposób pojechać. Jadę od razu pod te drzewa. No i moi drodzy, jak się to wszystko sprawdzało, jak patrzyłem, gdzie co działa, gdzie co nie działa, no wyszła sprawa niestety z jakby to nazwać, wyszła sprawa z kablem, tak? Tak wam powiedziałem, wyszła sprawa z kablem. Tylko że tak, ten router niby działał, ten internet, gdzieś tak powiedzmy w czwartku do godziny, nie wiem, do południa. Tak mniej więcej jak wróciłem z miasta, bo jeszcze rano internet był. Wróciłem z miasta, bo byłem załatwić parę rzeczy na mieście. No i wracam z miasta, a tu internetu nie ma. No to co mi zostaje? No to dzwonię do mojego ISP. Swoją drogą dość fajny gościu mi odebrał. Chwała mu za to, że zrobił ten problem, rozwiązał ten problem. No okazało się, słuchajcie, że no niestety kabel od neta coś tam porobił w jakiejś skrzynce, sprawdził końcówki, tu wymienił końcówkę, tam wymienił końcówkę, no i jakoś ten internet, moi drodzy, działa. No ale niestety kabel jest podobno i tak uszkodzony. Powiedział mi koleś prosto z mostu, że mam testować. No to moi drodzy, no nagrałem dla was ten odcinek na dzisiaj. No i oczywiście, moi drodzy, testujemy internet. Także dzisiejsze wrzucanie odcinka, jeżeli odcinek by się w sobotę nie pojawił, czy będziecie go oglądać po weekendzie dopiero,
a nie w sobotę lub też raczej oglądać. Nie będzie daty publikacji z soboty, słuchajcie, czyli z 9, no to możecie być pewni, że na pewno to wina mojego internetu. Natomiast powiem wam szczerze, że aktualnie, czyli w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to internet działa płynnie, także moi drodzy, myślę, że tutaj raczej nic już więcej z tym tematem nie będzie robione, chyba że wyjdzie jakaś awaria niezależna albo od mojego ISP, albo u niego samego, na którą ja oczywiście nie mam wpływu, tak? Zapomniałem wam też wspomnieć, moi drodzy, że w tle, ale oczywiście to będziecie mieć w opisie, muzyka z playlisty NCS House, moi drodzy, także tak to wygląda, jeśli chodzi o prawa autorskie i o kwestie związane z muzyką na naszym odcinku, tak? Zobaczymy, ile uda nam się zarobić na tych jabłuszkach. W tym momencie mamy już 14,5 tony. Zobaczymy, czy dobije do 20. W każdym razie, ile uda się sprzedać, ile uda się zarobić, tyle zarobimy. Ale to, moi drodzy, nie będą jakieś duże pieniążki. No ale wiecie, nie... Powiem to tak. Wiecie, co robi świnia, jak dostanie żarcie? Żre tyle, ile dostanie. A parafrazując to stwierdzenie, które niestety sprawdza się też u ludzi. A dlaczego mówię, że sprawdza się też u ludzi? Powiem wam tak, włączcie po prostu telewizor, czy na prawilnej stacji, czy na stacjach prywatnych, moi drodzy, związanych właśnie, gdzie lecą tego typu tematy polityczne. Ja oczywiście nie mam zamiaru się do tego odnosić, ale chodzi mi generalnie o to, że możecie sami zobaczyć, jak to wygląda na własnej skórze, się przekonać, że to stwierdzenie jest prawdą, tak? Tak to wygląda. Także moi drodzy, a w moim przypadku, bo nie dokończyłem wątku, w moim przypadku chodzi głównie o to, że ja, jeżeli mam mieć ostatni odcinek z tej serii, to chciałbym zakończyć ten odcinek z jak największym możliwym stanem konta, tak aby całą tę kasę przelać na moje nowe konto w farmingu 17 i generalnie o to chodzi, abym zarobił jak najwięcej pieniążków, bo chodzi tutaj o czas i o pieniądze, tak? Dobrze, jeśli chodzi o kwestie związane z... Czekajcie, bo podjechałem za daleko. Ile mamy? 15 ton. Dobra. No co jest? Nie mów mi, że stoję za daleko tamtego drzewa, żeby... Dobra, wiecie, bo tutaj z drzewami jest ten problem, że będzie ciężko wyciągnąć większość tych owoców. A jabłek też w sumie nie ma za dużo, słuchajcie. Więc zrobimy tak, że ja sobie sprzedam jabłek około 16 ton. I moi drodzy, potem jeszcze sprzedamy też, zbierzemy tutaj z tych pozostałych drzewek, które gdzieś tutaj, moi drodzy, są na tej naszej gospodarce. Ile uda się, moi drodzy, dzisiaj zarobić, zobaczymy.
I tak jak wam mówię, cały hajs plus maszyny, które tutaj mamy, lub też ich odpowiedniki w wersjach, no może troszkę lepszych, może troszkę gorszych, zostaną, moi drodzy, przepisane do na nową mapę na farmingu 17. I tak wygląda kwestia, jeśli chodzi o te o maszyny, o gospodarkę. Natomiast tak jak mówiłem o uprawach, upraw nie będę przepisywał. Uprawy weźmiemy po prostu na start save'a. No i oczywiście na tamtej mapie będziemy mieć zupełnie inny rozkład upraw. No i będziemy w zasadzie zaczynać od nowa. Ale co będzie, jak będzie, tego wam, moi drodzy, na razie nie powiem. Mogę tylko powiedzieć, że będziemy kombinować tak, żeby dobrze, fajnie, ładnie, z progresem zacząć pracę na nowej farmie. Tak wam powiem. Natomiast jak będzie wyglądać kwestia... jakie będą maszyny, co jak będzie, to, moi drodzy, wszystkiego tego dowiecie się, moi drodzy, w praniu. Znacie mnie, wiecie, że ja dosyć nietypowe mam podejście do tego typu rzeczy, więc możecie się spodziewać praktycznie wszystkiego. Tak wam powiem. O. Będę może mało konkretny, ale tak wygląda plan na rozpoczęcie serii, która zastąpi tą aktualną, jeśli chodzi o farminga 15, zastąpi serią z farminga 17. No i tak ma wyglądać ten cały interes. A teraz, moi drodzy, pojedziemy sprzedać jabłuszka od razu tam, gdzie mamy trigger do sprzedaży, czyli do pojedziemy oczywiście do stonki, pieronki, biedronki, zwał jak zwał, wiecie, tego czegoś, gdzie postawiłem trigger do sprzedaży piwa, do sprzedaży owoców i warzyw. I tam, moi drodzy, będziemy sobie ogarniać tę tematykę, tak? A sprawa wygląda po prostu tak, że no, najwyższy czas iść trochę za duchem czasu. Ja wiem, że sentyment i inne takie rzeczy, ważna sprawa, bo dla mnie oczywiście ta mapa i ta gra to jest duży sentyment. Na tej mapie zaczynałem swoją pierwszą przygodę z modyfikacjami do farminga. Modyfikacjami, które były jakby całą paczką modyfikacji. Bo nie chodzi mi tu tylko o... Nie chodzi mi tu tylko o kwestie związane z samą mapą, tak? Chodzi tutaj też o jeszcze wiele innych rzeczy. Wiecie, co ja sobie tak myślę? Mamy jeszcze trochę, bo nam zostało trochę jabłek. Trigger, jak widać, jest pełny. To może resztę wywieziemy, słuchajcie, na osiedle. Tam, moi drodzy, jest skup i potem ja sobie jeszcze czas przyspieszę. I myślę, że dobijemy do tych 700, może 1000. Zobaczymy, bo i za kiszonkę trochę nam się dostało. Jeszcze nam się pewnie za wełnę spróbujemy sprzedać. To może za wełnę też troszeczkę pieniążków dostaniemy. Tak może tę sprawę ogarniemy. I zobaczymy. Powiem wam szczerze, najbardziej, wbrew pozorom, będzie mi brakować malucha. Powiem wam szczerze, co byście nie gadali.
Ale Maluch to naprawdę fajna modyfikacja tutaj na tej mapie. Na tej mapie, w tej wersji gry, Maluch to naprawdę jest coś. To jest po prostu debeściak. Czekajcie, spróbuję jakoś tak podjechać, żeby tego znaku nie skosić. Tak czułem. Ciężko trafić na lusterka, tak się do dupy cofa, słuchajcie, że ciężko trafić pod miejsce, gdzie chcemy sobie wywieźć daną rzecz na sprzedaż. Czyli nie tu, tylko do tego drugiego piasku. Jest. Dobra, a resztę wywieziemy. Jeszcze jest tam na plac, nie placu załadunkowym, tylko w biurze spedycyjnym jest drugi trigger i tą resztę wywieziemy też tam. A potem weźmiemy wszystkie ogórki i pomidory, część przywieziemy tutaj, część przywieziemy oczywiście tam na te triggery i zobaczymy, co uda się z tego sprzedać. Ale powiem wam szczerze, naprawdę mi się dobrze tutaj jeździ. Gdyby nie lagi, powiem wam szczerze, to nawet nie rezygnowałbym z tej serii. Znaczy powiem wam szczerze, gdyby nie kwestia... Wiem, że kwestia oglądalności też ma na YouTubie... no, wiecie, znaczenie. Aczkolwiek powiem wam szczerze... Gdybym miał... tych subskrypcji tyle co youtuberzy, którzy mają cholerę fanów i cholerę tych, może bym się tym przejmował. A tak, powiem wam szczerze, rybka mi to. I tu nie chodzi o to, czy nie chodzi o to, jakie mam podejście do tych moich, do was, moi drodzy widzowie, tylko chodzi bardziej o to, że lepiej robić coś, co lubisz, lepiej pokazać to, co lubisz, niż, moi drodzy, no wiecie, niż zmuszać się do czegoś, co może dać ci dużą oglądalność, ale co będzie widać, że tego nie lubisz. O, tak bym powiedział. No co jest? Nie mów mi, że wyjechałem z obrębu triggera. Dobra, teraz. Ile mamy? 695 345 euro. Jeśli nam się uda, słuchajcie, mam nadzieję, że się uda, to jeszcze spróbujemy jedną przyczepę kiszonki sprzedać, ale tym razem zrobimy tak, że ja ją naładuję mniej więcej w 75%. Po to, aby, moi drodzy, owszem, bo zarobić zarobię sporo, tylko zrobimy to po to, aby, moi drodzy, jednak mieć, bo od razu mieć, a nie kursować po 2-3 razy. Ja wiem, że zostawiłem tam
Bo tak by the way, biogazowni, że zostawiłem włączoną 60-kę na pracującym silniku. Natomiast teraz jak tam przyjedziemy z kiszonką, to ja ją po prostu wyłączę. A tutaj na tej mapie w zasadzie kiszonka była mi potrzebna tylko do jednej rzeczy. Powiem wam szczerze. Do tego, aby krowy miały co jeść. No i jest jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurza, albo ja już się rozreniwiłem na starość. Otóż na tej mapie jest ciężko zatrudnić pracownika przez nieregularność pól. A na mapie, którą sobie wybrałem do 17, tam problemu nie ma, bo pola są kanciate, więc podjeżdżasz, dziękuję, do widzenia i i tyle. Czekajcie. Dobra, zrobiłem to specjalnie, ponieważ potrzebuję ten monitor. Dobra, tylko że nie mamy czasu zbytnio tutaj się bawić. Znaczy w sensie, no wiecie. O, no akurat. Mi nie to pasuje. Czekajcie. No dobra. Mamy kiszonkę, moi drodzy, i możemy stąd zjeżdżać. Co jest? Nie mów mi, że zawiesiłem się na jakimś barachle. Czekajcie. O, jest. Dobra. I teraz, moi drodzy, jedziemy ją wywieźć do biogazowni. Dostaniemy jeszcze troszeczkę pieniędzy. Zobaczymy, ile pieniążków za samą kiszonkę, moi drodzy, zarobimy. Ja wiem, że w 17 za kiszonkę gówno się da zarobić.
Znaczy główno, znaczy coś tam z tym dostaniesz, tylko że kwestia wygląda tak, że nie są to już takie pieniądze jak tutaj. Zresztą w ogóle tam kwestia ekonomii też jest dość mocno, bądźmy szczerzy, rozbudowana, tak? Tutaj ona jest bardziej taka umowna w porównaniu do 17, gdzie te współczynniki są jakoś inaczej brane pod uwagę. Pieprzyłem prosto przed szplobanami, bo bym, powiem szczerze, nie zahamował. Znaczy w realu to w ogóle nie miałbym szans na hamowanie. Będąc obładowanym w taki sposób. Ale to bym też w realu tak nie gonił, tak? No i moi drodzy, mamy 712 tysięcy. Teraz tak, żeby nam się ta 30 nie wyłączyła. Dobra. Niech ona sobie tutaj stoi. 30, 60. Ciężarówkę sobie tutaj zostawię. I teraz, moi drodzy, przyspieszymy sobie czas. Tak. Zrobię to specjalnie. Jeszcze troszkę, o, powiedzmy do godziny 19. Ile mamy w tym momencie pieniążków? 717. Także troszkę nam już wpłynęło. Proszę bardzo, 815. Jeszcze sobie troszeczkę czas przyspieszymy. Dobra, zróbmy sobie od razu nowy dzień, słuchajcie, już nie będziemy pierniczyć, tylko zróbmy sobie od razu nowy dzień. O, powiedzmy, zróbmy sobie godzinę 7. My tak na pracy na polach nie będziemy robić już w tym odcinku, więc moi drodzy, zrobimy sobie po prostu w ten sposób. Coś tu widzę się zbugowało. Pewnie dlatego, że przyspieszyłem czas. Czekajcie. Pewnie dlatego, że czas przyspieszyłem. A tu się coś zbugował, ten taśmociąg.
Czekajcie. O. Myślę, że tak może to być. Niech nasz pociąg sobie tutaj stoi, on jest już aktywny. A my podjedziemy sobie teraz ciężarówką i sprzedamy te resztę kiszonki, którą tutaj mamy. Myślę, że parę złotych nam wpadnie jeszcze do kieszeni i skończymy dzisiejszy odcinek 900 tysiącami euro. Myślę, że nie będzie tak źle, jeśli się uda nam to osiągnąć. Byłbym, powiem wam, bardzo zadowolony, gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu osiągnęliśmy 900 tysięcy euro. Moi drodzy, 900 tysięcy euro to jest niezła kasa na start. O proszę. Dobra, i kwestia kiszonki zamknięta. Więcej kiszonki tutaj sypał nie będę. Moi drodzy, myślę, że zostawię tę sprawę tak jak jest. A my, moi drodzy, jeszcze spróbujemy przywieźć troszeczkę. Spróbujemy jeszcze troszeczkę być może zawieźć. Ja wiem, tamtych owoców, które tam mamy w tym. A, obiecałem wam pomidory sprzedać oraz ogórki kiszone. Więc to zrobimy. I moi drodzy, będziemy kończyć na dzisiaj. I oczywiście podsumowanie będzie tego odcinka oraz całej serii. Nie będę robił żadnych timelapsów, wrzucając po prostu odcinek tak jak jest. Moi drodzy, z tego mnie znacie, że ja zawsze robię odcinki, żeby były jak najprostsze i żeby były w miarę zrozumiałe dla widza. Dobra, to teraz podjedziemy sobie, słuchajcie, pod magazyny. Musimy się tam ustawić odpowiednio i podjedziemy tam, gdzie są buraki, gdzie są pomidory szklarniowe, gdzie są ogórki kiszone, też szklarniowe ogórki, i te pomidory oraz ogórki spróbujemy sprzedać. Zobaczymy, ile pieniędzy uda nam się uzyskać ze sprzedaży tych pomidorów, tych ogórków. No i zobaczymy, jak nam kwestia finansowa naszego budżetu będzie wyglądała po... Czekajcie. Po przyspieszeniu czasu, tak aby, moi drodzy, uzyskać w miarę dość wysoką cenę za nasze towary, których no dość sporo mamy. Także, moi drodzy, zależy mi głównie na tym, aby kasa jednak się zgadzała. Czekajcie, co my tu mamy? Tu są pomidory, czyli muszę od tej strony podjechać. Dobra. Proszę bardzo. No i nam się pomidory ładują. Pewnie zastanawiacie się, bo ja też zresztą, zastanawiacie się, czy będziemy mieć tutaj jakieś szklarnie na tej mapie nowej. Powiem wam szczerze, że szklarnie być może będą, ale to będą te z podstawki, ponieważ no niestety nie znalazłem żadnych szklarni, które można by było postawić i z nich trzepać kasę oraz no owoce, tak?
Dobra. Mamy pomidory, jedziemy je sprzedać. Także w porównaniu do odcinków, których byście się spodziewali, na koniec serii to ja zamiast sprzedawać... Aha, z tej strony są ogórki, dobra. To ja postanowiłem sprzedać część rzeczy ze szklarni. No i kiszonkę, jako że nadarzyła się taka okazja. Coś tak podejdziemy. Przy okazji zobaczymy, co tutaj namodziłem po drodze, wjeżdżając ciężarówką w te biny. No, przyczepy na szczęście całe, także nic się nie stało. Potem tu jeszcze na osiedle też przyjadę z tymi pomidorami, ale najpierw wieziemy część tych pomidorów od razu do skupu, żeby już parę złotych, moi drodzy, wpadło na dzień dobry. Raczej nie uzyskamy, moi drodzy, miliona, aczkolwiek spróbujemy zbliżyć się do tej kwoty na tym odcinku, jak najbardziej się nam uda. Obiecałem wam też ten cyrk z monetami, ale powiem wam szczerze, jeżeli, i to mówię, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, co na tej mapie, tutaj odnoszę się do mojej kwestii, do mojej sekcji komentarzy pod tym odcinkiem, jeżeli będzie dużo komentarzy, że będziecie chcieli zobaczyć, co tu się stanie po włożeniu, wrzuceniu do studni monet, moi drodzy, to wtedy wam pokażę specjalnie w króciutkim odcinku, to będzie około 10-minutowy odcinek bonusowy, to pokażę wam wtedy, co tu się w ogóle wyprawia w kwestii monet. A teraz, moi drodzy, idziemy resztę pomidorów sprzedać. Być może, moi drodzy, polecimy sobie teraz na osiedle. Tam mamy sklepik i do tego sklepiku zawieziemy te resztę pomidorów. Potem wezmę jeszcze ogórków trochę. Moi drodzy, część przyjedzie tutaj, część pojedzie do sklepiku. A jak coś zostanie, no to jeszcze poleci też oczywiście do skupu tam przy bio... Nie przy bio, tylko przy tym... No patrzcie, poprawcie mnie. Chodzi o ten skup u góry mapy, tam gdzie byliśmy, moi drodzy. Tam też jest właśnie taki trigger jak tutaj przy stonce, który przyjmuje oczywiście te wszystkie multifruty, czyli owoce, multi owoce z... No wiecie, o co chodzi, że... Kurczę, zawsze muszę przywalić. Dobra, chodzi o to, że jak dobrze pójdzie, to będziemy mogli sobie, będziemy mogli co nieco zarobić, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, czyli tak, pomidorów tutaj jest 100%, tu przyjdą jeszcze ogórki, a reszta leci do górnego skupu, czyli będziemy w sumie dwa razy jeździć w to samo miejsce, więc może z ogórkami najpierw przyjadę tu. Potem pojedziemy tam, gdzie byliśmy przed chwilą, a na końcu pojedziemy tam, gdzie teraz jadę. I tak może, moi drodzy, rozwiążemy sprawę ogórków, co by mnie krążył jak głupek z jednego punktu do drugiego, pomijając trzeci tylko po to, żeby się cofać, żeby do tego trzeciego wbić. Więc, moi drodzy, myślę, że tak to po prostu zrobimy, bo jak wiecie, paliwo jest w cenie. W zasadzie wszystko jest w cenie, zwłaszcza w farmingu 17 i tam już takie nonsensy ekonomiczne nie będą miały racji bytu, tak? Bo tam się za wszystko płaci, tam jest nawet tam są nawet koszta utrzymania maszyn, także moi drodzy, są, a czy są, to że są, to są, ale w porównaniu do 15, gdzie w 15 jest o wiele łatwiej, to w 17 te koszta, jak wiecie,
Pewnie już zauważyliście na moich odcinkach z Farminga 17, że koszta obsługi maszyn wraz z ich zużyciem rosną. Także, moi drodzy, tutaj od tego trzeba będzie zacząć. Czy będziemy kupować pola na tamtym? Bo pewnie część z Was zapyta, hello, ale masz kilka pól. A co z polami na tamtej mapie? Na tamtej mapie, powiem Wam szczerze, w planie jest zakup kilku pól, ale zakup tych pól będzie rozłożony w czasie. Zresztą powiem Wam tak, postaram się Wam nakreślić moją wizję przesiadki na 17 w momencie, kiedy to się stanie. I tak będzie, moi drodzy, myślę, najlepiej dla Was, jak i dla mnie. I zobaczymy wtedy, moi drodzy, na co nas stać i zobaczymy, na co możemy sobie pozwolić. Wiecie co, jeszcze tak dla żartu, to mógłbym ten ciągnik, tą ciężarówkę do rzeki wpakować. Nie wiem, czy dla żartu tego nie zrobię. A potem jeszcze na odcinku ją bezczelnie zresetuję. Dobra, polecę tutaj na skróty przez pole, żeby już tak, słuchajcie, troszeczkę czasu zaoszczędzić. No i teraz, moi drodzy, jedziemy po ogórki. Jeszcze sprzedamy jedną pełną przyczepę ogórków i myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj to nasze ostatnie spotkanie. Może się jeszcze śmigłowcem na koniec przelecimy, tak żebyście zobaczyli jeszcze na koniec odcinka oczywiście tą mapę z góry, żebyście zobaczyli, jak ona fajnie wygląda, gdy jesteśmy z góry, tak? Teraz poczekamy, ja specjalnie wyłączyłem silnik, poczekamy na załadowanie naszej ciężarówki. Patrzcie, ale trochę kręgosłup mnie też już boli od siedzenia na dupie w jednym miejscu. No i, moi drodzy, poczekamy, aż nam się ciężarówka ogórkami załaduje i, moi drodzy, pojedziemy sprzedać ogórki. Ile zarobimy za ogórki, tyle zarobimy i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, bo to już jest najwyższa pora, aby ten odcinek zakończyć, ponieważ mamy, moi drodzy, już godzinę 18, moi drodzy, 05. Miał być odcinek do 45, także, moi drodzy, jak widzicie, już mamy ponad półtorej godziny. Nie wiem, czy już nie nawet koło dwóch, ale jak wiecie, widzimy się w farmingu co dwa tygodnie, raz na dwa tygodnie. I teraz, moi drodzy, będzie tak, moi drodzy, jeśli chodzi o mój grafik, bo zapomniałem Wam o tym wspomnieć, po zakończeniu tej serii, moi drodzy, tej serii z 15, na której jesteśmy dzisiaj, wejdzie seria z farminga 17, która będzie co tydzień. Co tydzień będzie seria z farminga 17. Różnica tylko będzie taka, moi drodzy, że czasem zamiast odcinka z serii, czyli zamiast tego, co robimy na mapie Dundiego, bo tą mapę, moi drodzy, wybrałem, zdecydowałem, że tą mapę wybieram, ponieważ wydaje mi się, że ona ma praktycznie wszystko to, co ja bym chciał mieć na mapie i troszkę więcej, za wyjątkiem szklarni. Także, moi drodzy, szklarni i sadów. Jest mapa, która ma jeszcze sadownictwo, ale powiem Wam szczerze, nie podoba mi się. Znaczy, co mi się w niej nie podoba? Nie podoba mi się układ. Mówię tu o mapie The Frisian Marsh, bo taką mapę widziałem.
Nie podoba mi się układ i punkt startowy w gospodarce. Tam gdzie, moi drodzy, a tu mieliśmy jechać. Więc najpierw pojedziemy tutaj. Nie podoba mi się układ punktu startowego i samej gospodarki na Fryzjanie, ponieważ umieściłbym go w innym miejscu. No i te głupie postawione samochody, które na gospodarce walają się tu i tam, nie wiem po co. I powiem wam szczerze, mnie to osobiście irytuje. Dlaczego mnie to osobiście irytuje? Ano dlatego mnie to irytuje, ponieważ moi drodzy, na gospodarce, jeżeli zakładamy, że to jest nasza gospodarka, to tam nie powinny stać obce samochody. Nie powinny stać obce samochody. To jest tak, jakbyście za darmo użyczali komuś miejsce na własnym prywatnym placu. I to mi się po prostu na tamtej mapie nie podoba. Na Don Diego tego problemu nie ma. Na Don Diego niestety będę musiał zainwestować w trzy rzeczy. To znaczy, jeżeli zacznę nowy zapis, to będę musiał zainwestować w ogrodzenie gospodarki, a to też będzie kilka ładnych euro kosztować. No i oczywiście no, modernizacja i wymiana sprzętu. Oraz będę musiał zainwestować w szklarnię, wiatraki i jeszcze coś tam, ale nie powiem wam w tym momencie co. Dlatego mówię coś tam. No i tak to wygląda, tak? A, warsztat. Warsztat, mogę, zapomniałem. Ci, co oglądali jeden z moich odcinków z tamtej mapy, czyli z Don Diego, z mojej serii na Don Diego map, to pewnie zauważyliście, to co ja, że mod na naprawę maszyn, czyli mod, którego ja mam, żeby sobie maszyny naprawiać, on niestety pod 17 nie działa. Pod warsztatem na 17 farmingu, który jest wbudowany w mapę. O tym też wspominał Onkel York po tym, jak ja to odkryłem na swoim kanale. Swoją drogą pozdrawiam Jorga. Bardzo spoko ma kanał, jeśli chodzi o kwestie właśnie tej mapy. W sumie to można powiedzieć, że jego gameplaye zainteresowały mnie jakby do tej mapy. Zacząłem sam tą mapę badać i zacząłem na tej mapie grać. Dlatego następcą tej serii będzie właśnie tamta mapa. W mapie, moi drodzy, będziemy kontynuować serię. Tam będzie cała gospodarka przeniesiona. A my, moi drodzy, jak widzicie, sprzedaliśmy, mamy w tym momencie 1 042 923 euro i, moi drodzy, będziemy kombinować z tą mapą. No i tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o kwestię tej mapy. No i, moi drodzy, w zasadzie, jeśli chodzi o ten odcinek, jako że już jestem po czasie, moi drodzy, mamy godzinę w tym momencie w grze 7:37, po przyspieszeniu czasu 18:09, moi drodzy, to my się udamy w tym momencie do Raftransu. Tam, moi drodzy, odstawię tą ciężarówkę i maluszkiem wrócimy na gospodarkę i będziemy kończyć odcinek, ponieważ już mnie ścigają o obiad. Była tu przed chwilą moja mama, słuchajcie, widać, że nie była zbytnio zadowolona, że jeszcze nagrywam odcinek. Jak tak na szybko na nią spojrzałem, przemknęła koło mnie jak mała rakieta, zajrzała do mojej kuchni,
wzięła co potrzebuje, żeby zrobić sobie obiad i poszła. Podejrzewam, że wkurzona, że jeszcze nie skończyłem nagrywania, więc tym bardziej, moi drodzy, że jestem po czasie, więc no mówiąc tak dość kolokwialnie, będziemy ten odcinek już kończyć, żebym ja coś mógł zjeść, słuchajcie, i żeby już nie denerwować, słuchajcie, no nie chcę rodziny denerwować. A poza tym, moi drodzy, chciałbym zobaczyć dzisiejsze wieczorne fakty, ponieważ tak jak wam wspomniałem, sytuacja polityczna w naszym kraju no dosyć mocno się zmienia, ale powiem szczerze, nie chcę was, moi drodzy widzowie, moimi opiniami politycznymi męczyć, dlatego też powiem tylko tyle lub aż tyle na ten temat. I tak wygląda kwestia tego odcinka, moi drodzy, tej serii. I moi drodzy, będziemy oczywiście, czekajcie, ja sobie jeszcze tylko ustawię tak, żebym mógł, nie tu, słuchajcie, pomyliła mi się klawiszologia, bo w Farmingu 17 mam inaczej, tu mam też inaczej i moi drodzy, dobra. Myślę, że tym akcentem jeszcze tylko sobie maluszkiem podjedziemy pod dom i zakończymy naszą serię. Ctrl I. Dobra. Ja sobie mogę już tak wysiąść po prostu, żeby było na skróty. Tą ciężarówkę mógłbym równo postawić. Czekajcie, jeszcze spróbujemy ją wyprostować. Musiałem ją przywalić najwidoczniej, jak manewrowałem tamtym manikiem, to musiałem tą po prostu przywalić. Dobra. Czas wybrać się maluchem. Jego ostatnią podróż na tej mapie. I tym akcentem, czyli akcentem, tą przejażdżką w zasadzie już kończymy nasze spotkania na tej mapie. Gdybym miał troszeczkę więcej czasu, słuchajcie, bo okazało się, że mnie goni, to bym, moi drodzy, jeszcze zrobił wam objazd po tej mapie, ale myślę, że już tyle odcinków na moim kanale z tej mapy było, że prawieni widzowie na pewno tę mapę już dobrze znają, więc jeszcze spróbujemy tylko jedną rzecz zrobić, moi drodzy. Mianowicie przyspieszymy troszeczkę czas. Po co? Po to, aby, moi drodzy, jeszcze parę złotych wpadło mi do kieszeni. I po to, żebyśmy, moi drodzy, mieli jeszcze jakąś dodatkową kasę. Bo im więcej kasy, moi drodzy, tym lepiej dla nas, tak. Dobra. Ja wiem, że wracając tu w jakiejś przyszłości, no to będę musiał, moi drodzy, troszeczkę wydać, tak? Wydać czy w plonach, czy w bydle, czy w kasie, aby, moi drodzy, tutaj grać dalej. Natomiast generalnie, tak jak powiedziałem, plan jest taki, że przenosimy się do 17 na mapę
Don Diego map LS17 i tam, moi drodzy, będziemy sobie dalej pracowali. Jeszcze sobie tylko przyspieszę trochę. Przyspieszymy sobie do godziny 18, tak żeby zrównać do 18. O, damy 18:24. I moi drodzy, tym stanem konta, które widzicie teraz, ja sobie zrobię przez F12, słuchajcie, screena. Tym stanem konta, czyli... może trochę głupi ten screen, czekajcie, damy tak. Jeszcze raz zrobię. Przy cuto zastawionym stole. Tym stanem konta, moi drodzy. Jeszcze raz. Myślę, że tym stanem konta będę się z wami żegnał, moi drodzy, i widzimy się za tydzień w farmingu 17. Jeszcze na testowym, jeszcze prawdopodobnie będzie to testowy odcinek z mapy Don Diego, a kampania, moi drodzy, ruszy prawdopodobnie dopiero przed samymi świętami lub na święta. Zobaczymy, jak ja to ogarnę. Pamiętajcie, że mam jeszcze tydzień na przygotowanie następnego odcinka. I moi drodzy, grafik będzie wyglądał tak, że od nowego roku będziemy mieć co tydzień farminga 17, chyba że coś się zmieni. Ale plan jest taki w skrócie, że właśnie będziemy się widzieć już tylko w farmingu 17 i tylko na jednej mapie. Mam nadzieję, że cała ta seria z 15 była dla was dosyć fajnym doświadczeniem. Ja przyznam szczerze, że nauczyłem się dość sporo na temat tej gry, nauczyłem się dość sporo na temat symulacji rolnictwa. Dlaczego mówię symulacji? Dlatego, że po pierwsze, jak sami wiecie, nie jestem gospodarzem, nie mam własnej gospodarki jako takiej, więc... No i jest to po prostu symulacja, tak? Więc kończąc nasze spotkanie w tej serii, zapraszam was oczywiście na Farminga 17. Kiedy ogłoszę dokładnie nową serię z Farmingiem 17, jeszcze tego nie wiem. Poza tym w zanadrzu mam jeszcze kilka innych serii, które wiem, że już tak od roku zgłaszam. Ale powiem wam szczerze, że dopiero teraz, jak już tak trochę dogadałem się z moim komputerem, myślę sobie właśnie, że już pora wprowadzić tę serię. Jeszcze mam też pomysł na jeden gameplay, ale do tego muszę najpierw nazbierać hajs na sprzęt, który będę musiał kupić, bo niestety gra nie widzi mi tego, który mam. A czy ta gra pojawi się na moim kanale, o której teraz myślę? Tego wam nie powiem. Nie powiem wam też, jaki to będzie tytuł, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, a widziałem cały gameplay z tej gry, to moi drodzy, być może będziecie widzieli coś, w czym będę dostawał po prostu po ryju. Mówiąc tak dosyć kolokwialnie, czyli będzie to gra pokroju, będzie to gra pokroju RPGa, a co to będzie, moi drodzy, to wam jeszcze nie powiem. Plan jest po prostu taki, że być może będę to nagrywał na kanał. Wszystko zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze od tego, czy będę miał sprzęt, który pozwoli mi płynnie korzystać ze sterowania w tej grze, bo niestety z klawiaturą mam dość ciężko się dogadać, a gra jest konwertem z Xboxa, tak podejrzewam, lub z jakiejś innej konsoli. Przez to na klawiaturze gra mi się ciężko. A druga sprawa to kwestia tego, czy program, którym nagrywam, ogarnie nagrywanie tej gry. Dobra, słuchajcie, żeby już tak nie przedłużać, bo już jest naprawdę późno, bo jest 18:18, to moi drodzy, będziemy kończyć to spotkanie. I tak jak powiedziałem, będziemy się widzieć za tydzień w 17 farmingu. I przy 17 farmingu zostajemy. Jeśli chodzi o publikację farminga, to tak jak mówiłem, będzie to każdy odcinek w weekend. Docelowo ma być to sobota, ewentualnie niedziela. Więc zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że cała ta seria z 15 wam się podobała. No i że pozostaniecie na moim kanale.
oglądając Farminga 17, w którym, jak zauważyliście, jeżeli już oglądacie, no to moi drodzy, właśnie w tym Farmingu 17, no też równie dobrze się bawię. Więc jeżeli byście chcieli się dowiedzieć coś więcej, no to moi drodzy, tutaj odsyłam was jak i na fanpage'a mojego, którego link dostaniecie w opisie. Na moim Google Plus też, moi drodzy, co nieco znajdziecie, tylko muszę go dopisać do opisu, by the way, bo zapomniałem o tym. Google Plus dla kanału. No i oczywiście też na macie też oczywiście, nie zapomnijcie o sekcji komentarzy, jak i o subskrypcji, dzwoneczku, jeśli włączyliście sobie subskrypcję, włączcie sobie też dzwoneczek, dzięki czemu będziecie mieć powiadomienia o tym, co nowego na mój kanał wpadło. A tak jak mówię, subskrypcja, sekcja komentarzy, łapka w górę, to jest mechanizm dla was. Dobra, słuchajcie, bo już tak dość mocno gadam, długo gadam, już się rozgadałem na dobre, a godzina 18:20 już dość długo jest, więc najwyższy czas się z wami pożegnać. No i moi drodzy, do zobaczenia w nowych seriach, w których, moi drodzy, myślę, że będzie wam się dobrze radziło. Ja oczywiście na screenach końcowych tego odcinka podlinkuję wam serię z 17, tak abyście mieli już możliwość do przejścia do nowej serii. Myślę, że to myślę, że to będzie dla was dobrym rozwiązaniem. Więc moi drodzy, żegnam się z wami, jak i żegnam się z tą mapą. No i tak jak mówię, widzimy się w nowych realiach, z nowym osprzętowaniem, z nowymi chęciami i tak dalej w nowym roku. A jaki odcinek będzie 22? Czy to będzie jeszcze może Windows, może będzie to 15, może będzie to 17, co będzie w przyszłym tygodniu, trudno powiedzieć, ale tak mówię, w planie ma być Farming 17, ale to jeszcze nie będzie prawdopodobnie nowa seria, chyba że coś mi odbije i zacznę już nową serię. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, powiem wam tylko tyle. Trzymajcie się ciepło. No i moi drodzy, do następnego. No i tyle. Bo cóż tu więcej, moi drodzy, będę dla was mówił. Mam nadzieję, że się podobało.